Cześć, dzisiaj porozmawiamy na temat wkładek do butów, wkładek personalizowanych, indywidualnie robionych. Są to wkładki od firmy Food Balance. Wkładki Food Balance są to indywidualnie spersonalizowane wkładki do naszej stopy. Robimy je na specjalnej maszynie, którą obsługuje osoba, która to jest właśnie na niej przeszkolona i wie, jak się je wykonuje oraz wie, jaką wkładkę dla nas dobrać najlepiej. Oczywiście to nie jest tak, że przychodzimy, stajemy na tą maszynę i robimy wkładki od razu. Musi być przeprowadzony wywiad odnośnie nas, do czego te wkładki mają być. Jest robiony cały test nasz. To też ma wpływ. Są oględziane stopy. W razie czego, jeżeli jest taka możliwość, ja tam gdzie byłem, to była pomoc fizjoterapeuty, który gdzieś tam potwierdził tylko w moim akurat przypadku pewną tezę dotyczącą wkładek i ich doboru. Bo to nie jest tak, że my idziemy i my mamy na przykład, załóżmy, wadę postawy, to od razu nam wadę postawy stopy, załóżmy płaskostopie, to od razu, żeby ją wyrotować, to maksymalnie duże sklepienie i później się nie możemy przyzwyczaić. To nie jest tak, to nie zawsze tak działa. Są oczywiście zapewne takie przypadki, natomiast tutaj dobieramy, dlatego to są dobierane indywidualnie dobierane i formowane. Ja wybrałem się do punktu w Toruniu, czyli Cycling Point, u pana Piotra Grzyba, biomechanika kolarska, który zajmuje się tym i zajmuje się również fittingiem rowerowym. Dobraliśmy dwie wkładki, czarną oraz żółtą. Zaraz powiem, jaka do czego. Natomiast jak został ten cały proces przeprowadzony? Proces został przeprowadzony w sposób następujący. Najpierw wykonaliśmy wywiad, test, tak jak już mówię, oględzinę mojej, czy powiedzmy oględzinę, no, zobaczyliśmy, jak ta stopa się układa na maszynie. Są takie specjalne testy. I wtedy zaczęliśmy wykonywać wkładki. Zostały wykonane wkładka jedna, znaczy komplet wkładek do buta rowerowego i do użytku codziennego, czy to do chodzenia, biegania, na siłownię, różnych innych aktywności tam fizycznych, których ja uprawiam. I tak, przystąpiliśmy. Na początku wykonaliśmy po tych wszystkich testach i wywiadzie test toru, czyli na suchej maszynie, tak powiedzmy, jak będzie to wykonywać, jeżeli już wkładki będą wygrzane i będziemy już to robić na wkładkach. Potem wygrzaliśmy właśnie wkładki w specjalnym piecu, położyliśmy wkładki i wykonaliśmy właśnie te wkładki na tej maszynie już właśnie z wkładkami. No i jak to zostało dobrane? Oczywiście. I do czego mam je? Tak, mam do buta rowerowego. W moim przypadku jest to najbardziej czarna, czyli ta taka typowo szosowa. Ona jest najtwardsza. Nie chodzi o to, że ona nie ma takiego samego że ona tutaj jest na sklepieniu twardsza, bo wszystkie są tak samo twarde i tak samo podtrzymują, tylko chodzi o tą wyściółkę tutaj. Ta żółta jest wyraźnie większa niż ta czarna, natomiast tutaj, żeby stopa w ogóle nie pracowała, bo w moim przypadku jest taka potrzeba, była trzeba twardo zastosować i trochę z mniejszym wysklepieniem na rowerze niż do normalnego użytku, gdyż no, nie chcieliśmy wprowadzać tak diametralnych zmian. Natomiast
Tutaj dobór wkładki, bo mamy możliwość doboru 5 wkładek, dobiera nam właśnie osoba, która się tym zajmuje. I po tym wywiadzie ona wie już, jaką wkładkę nam dobierze. Czy to będzie najtwardsza, czy to będzie najmiększa, oraz do czego będziemy potrzebować, bo to nie, te same wkładki nie będą do roweru przeważnie i do biegania, choć pewnie się zdarzają, bo z tego co wiem, te żółte bardzo często lądują do MTB, ze względu właśnie, że są miękkie, ale w moim przypadku to by się nie sprawdziło. Także tak. Dlaczego wkładki Food Balance? Dlaczego robimy wkładki indywidualnie? Przecież są gotowe i można kupić je dużo taniej. No cóż, pokażę jeden przykład. Tutaj mam starą wkładkę Scotta. I co? Te tutaj, bo wkładki nam mają zapewnić dynamiczne wsparcie sklepienia, żeby sklepienie nam się nie zapadało, też żeby dobrze pięta też się trzymała. No generalnie cała stopa, żeby była dobrze oparta i żeby nie było gdzieś tam naprężeń złych i wszędzie tam, gdzie powinno być, to ona, żeby ona nie pracowała, tylko ona wspierała tą stopę. Zobaczcie, ja nie będę tak mocno. Ona jest twarda, tak? Ona jest twarda tutaj. Tu, tam, gdzie powinna być, jest twarda. Tak? No rusz się na lewo i prawo i to nie ma prawa, żeby nam po prostu wspierało to przy pedałowaniu. Zapada. I się dzieje i przy długim użytkowaniu takiej wkładki możemy nabawić się kontuzji, która będzie z nami na długo. Może być z nami na długo. Mogą, od stopy mogą się brać różne rzeczy bólowe, na przykład ból w kręgosłupie. No i to jest gdzieś tam potwierdzone. Na stopę mamy cały nacisk naszego ciała, tak? Przez co te dolegliwości bólowe mogą być różne. Czy to w samej stopie, czy gdzieś indziej, czy właśnie jak ja na rowerze, jeżeli się zapada, możemy mieć jakąś złą rotację, nieliniowość pracy w obrębie stopa kolano, wtedy mamy problem właśnie z, możemy mieć problem z jakimś mięśniem przyśrodkowym lub z innym, zestawem skokowym czasami. Różne są przypadki. Dlatego warto, jeżeli dużo jeździmy, a nawet dla samego siebie, zainwestować w takie wkładki ze względu na swoje zdrowie, tak? Jest to oczywiście, Food Balance jest to fiński system, który właśnie dynamicznie wspiera stopę z całą. Więcej na temat tych wkładek przeczytacie na stronie Food Balance Polska, gdzie tam macie wszystko wyjaśnione odnośnie tych wkładek, jak to jest dokładnie, jakie mamy rodzaje stopy, dlaczego to, dlaczego nie, dlaczego taka na przykład wkładka, dlaczego inna, bo to nie chodzi o to, że przychodzimy i sobie pierwszą z brzegu wygrzewamy wkładkę, to nie tak. Tak jak powiedziałem, mamy 5 rodzajów wkładek i te każdy rodzaj wkładek jest do czego innego. Każdy będzie mógł mieć inną wkładkę w zależności od potrzeb, czy to będzie do roweru, czy do innej aktywności. To już nam fachowiec doradzi na miejscu oraz dobierze odpowiednią wkładkę, tak? Żeby było dla nas jak najlepiej i jak najbardziej, że powiedzmy, zdrowo. Bo chodzi głównie o to, żeby nam dla naszej stopy było zdrowo i żeby ona się nadmiernie nie męczyła, tak? Żebyśmy nie mieli dolegliwości bólowych związanych od stopy,
gdzieś tam lepiej, komfortowo pracowali, uprawiali ten sport, czy po prostu przynosili efektywnie moc na rowerze, tak jak na przykład w naszym przypadku, w moim przypadku. Dlatego to jest fajna opcja. Po takim doborze wkładek, oczywiście po zamontowaniu trzeba się przyzwyczaić do tych wkładek, tam około paru dni. Są napisane, jakie możemy mieć dolegliwości przez parę dni. Gdzieś tam tutaj ścięgno podeszwowe może nas lekko boleć. Natomiast to jest normalne przez pierwsze parę dni gdzieś tam i warto też przez te parę dni się nie nadmiernie, powiedzmy, eksploatować, jeżeli mamy nowe wkładki. Nawet można zrobić coś takiego, że pojechać na trening na początku w starych wkładkach, gdzieś tam w trakcie treningu zmienić na nowe lub odwrotnie, żeby troszeczkę nam przyzwyczaić się, tak samo przy bieganiu, żeby od razu nie biec jakoś mocno, super, tylko żeby dać stopie parę dni na przyzwyczajenie się do tego. Także to taka rada. Natomiast to wiadomo, jeżeli będziecie wykonywać takie wkładki specjalisty, to wam to powie. Wkładki to jedno, natomiast jeżeli już będziemy mieli wkładki, pamiętajmy o tym, żeby samemu się korygować też, żeby nam ta stopa nie zapadała do środka. Mamy tutaj wsparcie, że tak powiedzmy, z zewnątrz, natomiast musimy samemu też pamiętać o takiej biomechanice, żebyśmy też spróbowali kontrolować swój ruch i walczyć z tymi naszymi ograniczeniami oraz tymi słabościami, złym ułożeniem stopy, żebyśmy czuli się komfortowo. Bo jeżeli nam to gdzieś tam wejdzie w nawyk, już będziemy poprawnie, to później odczujemy rezultaty w postaci właśnie może większej przenoszenia większej mocy, efektywniejszego pedałowania, biegania, co tam uprawiać się sport, czy po prostu komfortu życia, bo to też głównie chodzi o to, że te wkładki do codziennego użytku są super, bo będziemy mieli właśnie większy komfort. Komfort po prostu, czy tam brak dolegliwości bólowych z innych stron. Ja te wkładki wykonałem w punkcie Cycling Point w Toruniu u pana Piotra Grzyba, biomechanika kolarska. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam was serdecznie do odwiedzin strony Cycling Point, biomechanika kolarska Piotr Grzyb czy Food Balance Polska. W tym filmie byłoby to na tyle. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!